Co? Tak, no to świetnie, jak najbardziej. Kto mnie, że tak powiem, przedstawi? Profesor. W tym miniaturowym gronie. Prawie wszystkim podałem rączkę oprócz tego pana. Tomasza. Panie Mariuszu, autentycznie. Ja będę musiał tak za godzinę wyjść. Ale co ja mam do powiedzenia? Przecież pani nie mam nic do powiedzenia. Ja się w ogóle nie znam na teatrze. Może pani jest przygotowana? A to ja mam się znać na teatrze? No śmiało. Jeśli pani to na jakieś trzy słowa, ale to... Proszę państwa, dzisiaj mamy nietypowego gościa. Właśnie bo nie ja tak, jest ja wstanę w odpowiednim momencie, jak będzie imię i nazwisko, to ja wtedy tak urosnę. Dzisiaj mamy nietypowego gościa. Nie jest to autor wierszy ani powieści. Mamy autora książki, która dotyczy kultury. Książki w moich marzeniach teoretycznej, no ale oczywiście tutaj ten rozdział między teorią a postulatami czy propozycjami jest bardzo umowny. Pan Tomasz Żak, bo o nim mowa. Cyk, wyszedł do góry, tak. Pan Tomasz Żak od kilkudziesięciu już lat prowadzi teatr. Słyszycie, powtórzmy, od kilkudziesięciu lat, rewelacyjnie. Tak. Kilkudziesięciu lat prowadzi, bo dzieścia chyba nie istnieje jako ogólne określenie, czy dzieści, prawda, jak to powiedzieć, kilkadziesiąt. Ści. Ści, jakieś ści. Ści. Więc tak. Od tych ściu lat prowadzi teatr, jest reżyserem, jest aktorem. Rozpoznawalnym, ale nie zadowala się wyłącznie takimi rolami, tylko właśnie usiłuje nas jeszcze wspomóc pewną propozycją ogólną, namysłem nad kulturą. Mnie przychodzi do głowy kontekst zupełnie zgubny, bo przychodzi mi do głowy kontekst książki Organizacja Życia Kulturalnego, napisanej z innymi zapewne intencjami, bardziej naukowymi, książki Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, o której moi kochani studenci, nieobecni tutaj, łaskawi są mówić, że jest to książka niebezpieczna. Obawiam się, że w opinii takich studentów pańskie teorie działania są jeszcze bardziej niebezpieczne, a także inna działalność autorska polegająca na pisaniu o wyprawie na wschód, na Białoruś, o spotkaniach z Polakami tam, że to też może być przyjmowane jako niebezpieczne. Prosiłabym, żeby pan się przedstawił tak, jak pan chce. Co pan by chciał, żeby nasi goście o panu wiedzieli, a może całej reszty będą się chcieli dowiedzieć na własną rękę, jeżeli czegoś tutaj nie powiemy. Serdecznie zapraszam. Dziękuję pięknie. Drodzy państwo, niebezpieczny. Pozwolicie, że ja sobie tak przysiądę, ewentualnie w trakcie wykonam jakieś ruchy, czyli choreografia się pojawi. No zobaczymy. Wiersze też pisz. Teksty piosenek. No to wszystko jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Nie, w ogóle myślenie jest niebezpieczne. Myślenie jest chyba takim naszym przejawem osobistej wolności. Od tej wolności chciałbym dzisiaj zacząć, ponieważ wolność jako taka sprowadziła mnie do Wrocławia. Po bardzo wielu latach wróciłem do tego miasta na dłużej niż przelotnie, bo bywałem w nim jako dziecko często i nader długo ze względu na urodzinnienie nasze i na fakt także leczenia się w tutejszej klinice okulistycznej. Tak, jako dziecko miałem jakieś kłopoty takie z oczami. A rodzina tak, bo to naszą rodzinę rozrzuciło, co jest jakimś okruchem biografii, pozwalającej rozczytać także to, co w moim życiu się zdarzyło. No bo cała nasza rodzina z Wołynia, więc jej fragment wylądował we Wrocławiu i tutaj przyjeżdżałem do wujka, do cioci na ulicy Podwale, tak, z widokiem na wzgórze partyzantów. Pomieszkiwałem sobie czasami. A więc wolność mnie tu sprowadziła, drodzy państwo, po tych kilkudziesięciu latach od tamtych na Podwalu przygód. A konkretnie książka mojego przyjaciela Wacława Cholewińskiego
pisarza, który jako pierwszy w Polsce, myślę, że nie popełnię tu żadnej gafy, mówiąc pierwszy, zajął się w literaturze, w beletrystyce tematyką żołnierzy wyklętych. I pierwsza jego książka, którą do dzisiaj sobie gdzieś w sercu chołubię, zatytułowana Lament nad Babilonem, pozwoliła mi go poznać. W moim życiu tak bywa, że jak coś mnie ruszy, weźmie, no jeżeli nie trafię na tak zwanego umrzyka, to staram się dotrzeć do człowieka, który to stworzył. I tak dotarłem do Wacka. No i tamtej pory już parę lat ładnych minęło i później Wacek napisał powieść, której nadał tytuł, i tu się ta wolność rozszyfruje, Opowiem Ci o wolności. Powieść, która swoją drogą otrzymała główną nagrodę w konkursie literackim imienia Józefa Mackiewicza. I odnosiła się do życiorysu dwóch kobiet, dwóch pań, które przeszły taką drogę życia, którą moglibyśmy nazwać dość symboliczną dla losów naszej ojczyzny. Zaczynając od przedwojnia, czyli od tej edukacji, która pozwala nam powiedzieć, że oni umieli to zrobić tak z młodymi ludźmi, że ci młodzi ludzie później mogli się stać Kolumbami. Czyli, że wychowano ludzi, którzy kochali swoją ojczyznę, mieli Boga w sercu, a jeszcze na dodatek kierowali się honorem w postępowaniu. No więc one dwie z takiej formacji. Jedna, nawiasem mówiąc, też z korzeniami kresowymi. I potem okupacja, to wszystko, co człowiek z taką biografią, z taką formacją mógłby robić, czyli przeciwstawienie się wrogowi, w tym przypadku Niemcom, okupantom i no, różne dotkliwe zdarzenia. Nie ostracyzm, o którym rozmawialiśmy tu z gospodarzem, tylko dostawanie w tyłek, i to bardzo konkretnie, czyli śledztwa, czyli Niemcy, czyli bicie, straszenie na granicy śmierci. Jedna z nich trafiła ostatecznie do Ravensbrück. No ale obie działały w konspiracji, maturę robiły na tajnych kompletach i tak dalej, i tak dalej. Taka historia piękna. No a po wojnie obie zaczęły walczyć z drugim okupantem, czyli dokonały wyboru życiowego, który polegał prawdopodobnie na tym, czy ja chcę budować Polskę Ludową, czy jednak nie chcę jej budować. One nie chciały budować Polski Ludowej. Jedna miała na imię Marysia, może warto o tym powiedzieć, druga Walentyna, mówiono też na nią Wanda. No i przystąpiły do konspiracji niepodległościowej, którą dzisiaj nazywamy Formacją Żołnierzy Wyklętych. Trwało to trochę, no ale obie wpadły wcześniej czy później, długo by mówić, wpadły wcześniej czy później. Obie przeszły straszne śledztwa. No i obie trafiły do więzień komunistycznych. I spędziły tam parę lat. Czas przemian postalinowskich, jeżeli tak można powiedzieć, pozwolił na to, że te więzienia się otworzyły.
i wciąż młode dziewczyny wyszły, uwaga, na wolność. Na wolność. I to mnie najbardziej zainteresowało w tej książce, w tej opowieści, kiedy Wacek po obejrzeniu mojego spektaklu, o którym parę zdań też powiem, zatytułowanego Wyklęci, który zrobiłem w 2011 roku, powiedział, że chce, abym ja reżyserował i zrobił inscenizację tej jego powieści. Kiedy w końcu siedliśmy we dwóch, żeby dokonać adaptacji tej książki, to ja powiedziałem Wackowi, że mnie interesuje właśnie ten moment najbardziej, kiedy już nie ma tej bezpośredniej martyrologii, tylko otwierają się te bramy więzienia i jesteś wolna! Ponieważ to jest temat, który w bardzo niewielkim stopniu jest wciąż, nie jest jeszcze opowiedziany przez sztukę. Zaczyna być coraz więcej, czasami aż może do przesytu, jak to dzisiaj patrzymy, w związku ze zbliżającym się kolejnym świętem, Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Natomiast opowieść o tym, co się działo z ludźmi, którzy przeżyli tą masakrę, te wszystkie więzienia, ubecje, i nie zostali zabici, tylko wyszli. Co dalej? Co z nimi? Nie zdradzili też, nie przystąpili do budowania PRL-u. I tak chciałem to ustawić, czyli ten fragment spory jego książki, który opowiadał o tym, jakie było zderzenie tych dwóch pań z tym światem po wyjściu z więzienia, stał się sednem adaptacji. I w zasadzie od samego początku, jak to żeśmy już nawet pisali, bo myśmy to pisali we dwóch, robiliśmy to jakieś półtora roku temu, to było mniej więcej wtedy, kiedy ja zrobiłem ten spektakl. Do tego tematu na pewnie wrócimy. Powrót Norwida. Wrócimy dlatego, że nazwa teatru jeszcze by się przydała, bo ona jest mój teatr, na czasie. Tak, no teatr nie teraz oczywiście, no nie teraz, już 38 zawsze lat. Nie teraz. 38 lat. Ale dlaczego mówię o powrocie Norwida? Bo to jest Kazimierz Braun, czyli ktoś, kto dla Wrocławia jest bardzo ważną postacią, prawda? Autor tego tekstu i wspólnie ze mną reżyserował ten spektakl. To też takie doświadczenie niebywałe, zawodowe, pracować z mistrzem takim. I w ogóle to się bardzo rzadko zdarza, żeby było dwóch kierowców, nie? W samochodzie, no więc taka lekka jazda po bandzie. Więc tak z panem Kazimierzem było. I wtedy, kiedy myśmy to zrobili, to było bardzo krótko potem, kiedy Morawski wygrał tutaj konkurs, mówimy o Cezarym Morawskim, w Teatrze Polskim, i kiedy zaczęła się cała ta jazda niesłychana przeciwko wynikowi tego konkursu, to wszystko wiecie lepiej ode mnie. Wyobraźcie sobie, że on wygrał jakoś tak, to było we wrześniu, ja miałem premierę z końcem października i Morawski przyjechał na tą premierę do Tarnowa, do nas, w jakimś sensie po to, żeby się pokłonić Kazimierzowi Braunowi. Takie miał myśli, że... My tak się poznaliśmy, ja już wtedy, i wtedy żeśmy zaraz potem pisali to z Wackiem jakoś tak równolegle. Ja od początku wiedziałem, widząc, co się tu dzieje w kolejnych tygodniach, miesiącach tamtego roku, że ja chcę, aby ten spektakl był tu zrobiony, we Wrocławiu, w Teatrze Polskim. Że to jest najlepsze miejsce w naszym kraju na to, żeby opowiedzieć o wolności teatrem
No i już wtedy wrzucałem panu Cezaremu, później Cezaremu, bo żeśmy się zakolegowali, więc mogę do niego mówić, o nim mówić poprzez jego imię. No, ale on cały czas walczył, jak wiecie. Walczył. Ja go ciągle naciskałem i obaj żeśmy z panem Cholewińskim stali na stanowisku, że nie tam, tylko nie gdzie indziej, tylko tam. Nawet były wstępne rozmowy w Warszawie, żeby może to tam zrobić. Były rozmowy w dwóch innych teatrach wstępnych, gdzieś tam w Polsce. Ale to nie jest łatwo, o tym opowiemy sobie. Wtedy na pewno nawiążemy do mojej książki, opowiem o komu służy kultura, jak to jest z tymi teatrami w Polsce. Ale ja byłem cały czas za tym, żeby tu. No i w końcu udało się namówić dyrektora Teatru Polskiego, pana Cezarego Morawskiego, co stało się po ostatecznej decyzji sądu, który wbrew jego pracodawcy zachował go na stanowisku, jak wiecie. No i decyzja późną jesienią roku ubiegłego zapadła. Zostałem zaproszony do realizacji tego spektaklu do Wrocławia. Jak pewnie już wiecie, ze względu na tak zwaną tajemnicę Poliszynela, no nie zrobimy tego spektaklu we Wrocławiu. Czyli w Teatrze Polskim nie opowiemy o wolności. To jest niezwykła historia, którą być może trzeba będzie opowiedzieć, może opisać kiedyś. Ona jeszcze nie ma swojej puenty, dlatego ja dość skromnie będę zachowywał się, jeżeli chodzi o przytaczanie jakichś bliższych faktów dotyczących tej historii i na pewno będę oszczędzał emocje. Jutro czeka mnie rozmowa z panem dyrektorem, na którą jestem umówiony, która ma od strony formalnej zamknąć naszą współpracę dotyczącą tej niedoszłej już realizacji tego przedsięwzięcia teatralnego w jego teatrze. Od samego początku były ogromne naciski z różnych stron, także polityczne, na to, żeby tego nie realizować. Naciski były zewnętrzne i wewnętrzne. I na dyrektora, i na mnie, i na aktorów, a konkretnie aktorki, które miały wziąć w tym udział. W trakcie pracy, która trwała około 2 miesięcy moja, czyli dość daleko żeśmy zaszli z tą pracą, w zasadzie doszliśmy już do scen sytuacyjnych. Więc w trakcie tej pracy przynajmniej dwukrotnie staliśmy wobec faktu, że w zasadzie już nie ma tego spektaklu, że jest rezygnacja, że się teatr wycofuje. Dwukrotnie to zostało przełamane. No i ostatecznie po serii ostatnich prób sprzed mniej więcej 2,5 tygodnia, kiedy stąd wyjechałem do domu, pod moją nieobecność zapadła decyzja, o której zostałem powiadomiony na odległość, że spektakl jest odwołany. W międzyczasie była zmiana terminu, bo pierwotnie miała być premiera 1 marca. Później po dużych walkach ja zdecydowałem się jednak zgodzić się na przesunięcie terminu premiery, bo próbowano to przesunąć typu, że na następny sezon, więc odmówiłem i wymyśliłem termin 25 maja, aby się wstrzelić w dni rotmistrza Pileckiego i one się kończą 25 maja, dokładnie w rocznicę śmierci rotmistrza i chciałem, żeby dokładnie w tej dacie była premiera. No to takie tam, wiecie, ludzie się przywiązują do takich symboli, ja też jestem pewnie klasycznym przykładem Polaka, romantyka, symbolisty. Bo jak sobie wymyśliłem, żeby premierę Wyklętych zrobić w więzieniu na Rakowieckiej, to ją tam zrobiłem. Chociaż nikt nie wierzył, że to będzie możliwe.
okazało się, że to się da zrobić. W którym roku? Bo to właśnie jest ciekawe, jak to jest z tą wolnością. 2011. To niesamowite, rzeczywiście. Łatwiej w więzieniu niż w teatrze. Co jest. Ale wiecie, na czym to polegało? Bardzo prosta rzecz. Wszystko zależy od ludzi. Szukałem tak zwanych dojść. Jak to załatwić, żeby, prawda, kto tu przez ministra jakiegoś nie... No to wiem, jeszcze była inna formacja rządziła Polską wtedy, ale wszędzie są ludzie, więc się do nich dociera. I nie było dojścia, nie ma mowy i tak dalej. Zaczęła być sytuacja podbramkowa, myśmy byli już w próbach zaawansowanych. I co robić, nie? Około 2 miesięcy przed zaplanowaną premierą, która była zaplanowana na kwiecień, ja już przyparty do muru otworzyłem sobie stronę w komputerze dotyczącą instytucji o nazwie Areszt Śledczy Mokotów. Znalazłem telefon i poprosiłem rozmowę z dyrektorem więzienia, panem pułkownikiem skądinąd. W mniej więcej trzeciej minucie tej rozmowy facet powiedział, oczywiście, że pan to u mnie zrobi. Nie wyobrażam sobie, żeby pan tego nie zrobił. To tak właśnie się dzieje. No. I zrobiłem. To było jedno z większych przeżyć naszych. To, że to w tamtym miejscu. Niesamowite. To może byśmy to powtórzyli tu na Zapleczkowskiej? No. Można by takie rzeczy robić. Ja, jeżeli chodzi... Dobrze, no to cieszę się, żeśmy tak mówiąc o wolności, doszli do wolności i mówimy o czymś, co się udaje, bo jednym z największych problemów, jakie my mamy, ludzie o delikatnych sercach, a wciąż za mało twardych tyłkach, jest to, że my się strasznie roztkliwiamy nad sobą, i do rana pijemy wódkę, rozpowiadając sobie nawzajem o tym, jak jest źle. A ja nie cierpię doktoryzować się ze zła. Trzeba robić dobro. I mówić o tym, co się udaje. Na przykład nam się udało ze sobą spotkać i będę to w swoim sercu nosił bardzo długo. Mam nadzieję, że na zawsze. Ale tego typu spotkania, drodzy Państwo, mają to do siebie, że jak miłość. Pani ma już swojego faceta? Tak. Bardzo dobrze. Planujecie małżeństwo? Tak. Pani o nim mówi partner czy narzeczony? Narzeczony. Bardzo dobrze. Więc tak jak w miłości musi być wzajemność. Więc w takich spotkaniach, o których o coś naprawdę chodzi, musi być wzajemność. Więc jak już się znamy, to już nawzajem za siebie odpowiadamy. I tak jak ten facet, albo kobieta, która ma faceta, no nie można już tej miłości odrzucić, tej znajomości nawzajem. Ja odpowiadam.